Podobno schabowy odchodzi do lamusa, jak to mówią, że to już nie jest nasze danie narodowe. Co pani by postawiła na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o polskie danie narodowe? Co byłoby pani zdaniem daniem zasługującym na takie miano? No ja mimo wszystko będę się upierała, że pierogi. A? Z czym pierogi? No ja lubię różne. Szpinak na słodko też lubię. Z owocami naszymi sezonowymi, czyli truskawka, jagoda i tak dalej. Także ja jednak zostaję Dobra, przy tym. Polczki bigos. I powiem tak, kiełbasy dużo, spryski dużo, bocku dużo i to tak normalnie jak ci górą do, to poezja i tyle. Chciałabym powiedzieć, że my jesteśmy z nadmorza, Konkretnie 30 km od łeby, Lemberg, pozdrawiamy Lemberg. Więc ryba. Ryba. Jaka ryba, Jaka ryba właśnie? No te nasze takie bałtyckie. Śledź na przykład w wielu wersjach jest. Kaszuby to w ogóle słyną ze śledzie. Pierogi bigos i kotlety mielone. Gołąbki. Poszłabym w kotleta mielonego, a ze względu na to, że zaczynamy dbać o zdrowie, powinien być to kotlet mielony pieczony, bez tłuszczu. Przypomnę, schabowy. Dlaczego? Tak, tak sądzę. No, jest to bardzo uniwersalne, powszechnie uznane, znane. Jest to w miarę czyste mięso. Można w ciemno je zamówić i wiadomo, że nie powinno być sensacji. Twarożek biały. Że mieszkam za granicą i jeżeli czegoś za granicą nie, nie ma z, z takich produktów, to właśnie białego twarożku takiego, żeby sobie zrobić, jak to w Poznaniu mówią, gzik, taki twarożek z rzodkiewką, ze szczypiorkiem. Prawdopodobnie to chyba żurek. No, wydaje mi się, że to jest taka typowa kuchnia polska, bo żurku to chyba nigdy na świecie się nie zje, a tylko w Polsce. Szparagi, bo to tutaj najlepsze, najlepsze warzywo. Mogą być w maśle. Bardzo dobre. Smażone.